Konkurencje w narciarstwie klasycznym ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 2016 kończą się w niedzielę. Jak pan ocenia tę całą imprezę i organizacyjnie? Widać po pogodzie, że wszystko udało się tak, jakby było zaplanowane. Zepsuła się dzisiaj, psuje się powoli pogoda, a konkurencję kończymy. Także wymarzone warunki do rozegrania tych konkurencji. Było trochę pecha, ponieważ miały być skoki w Lubawce i w Karpaczu. Niestety pogoda nie do końca dopisała w tamtych rejonach. I... Cóż, to nie jest przypadek tylko Polski. Ku samo się nie odbywają zawody. Dobrze, że mieliśmy alternatywę czeską, to jest najważniejsze. Był problem organizacyjny, żeby zachęcić Czechów, żeby udostępnili skocznie? Żadnego nie było problemu. Oni byli przygotowani. Zresztą to jest, myślę, że propozycja organizowania z Czechami jakiejkolwiek imprezy pokazuje tą możliwość organizowania większych imprez przy współudziale tak czeskiej strony, jak i polskiej. Patrz Puchar Świata, patrz kombinacja norweska o szerszym zasięgu. Skocznie w Karpaczu i Lubawce miały zostać wyremontowane. Jak wygląda postęp na obu obiektach? Będą wyremontowane i idziemy w tym kierunku, żeby ten plan, który sobie obiecaliśmy, założyliśmy, on będzie realizowany. Także jeżeli dzisiaj nie mogliśmy tam skoczyć, to będziemy dalej je rekonstruować. Tak, w przypadku Lubawki jest w ogóle cała rekonstrukcja. Dokładnie. I w Karpaczu też będziemy robili. Myślę, że to nie jest w przyszłości, tylko najbliższych miesięcy. Tak, jeśli chodzi też o szkolenie, były plany tego, żeby ruszyło szkolenie, znowu reaktywować skoki właśnie na Dolnym Śląsku. Dokładnie. I będziemy to robić. Tak, jeśli chodzi o obiekt w Lubawce, tak, to tam mają powstać... Tam ma powstać mniejsza skocza 30-kilometrowa. Ta zrekonstruowana będzie taka, jak jest. Taki sam ma kompleks powstać w Karpaczu, prawdopodobnie w Sebyszowie, może w Czarskiej Porębie malutka skoczka. Tak, jeśli chodzi o trenerów, to będzie próba po prostu ściągania? Będziemy próbowali albo ściągać z Czech, albo z Polski. A ja zadeklarowałem i dalej deklaruję, że będę pomagał ruszyć ten cały kołowrót społeczny. Jak ocenia pan poziom zawodów? No, bardzo wysoki. Dzisiejsze skoki w okolicach 100 metrów Pawła Bąska już pokazują, że możemy być spokojni o kilku zawodników, którzy naprawdę skaczą na niezłym europejskim poziomie, ale są jeszcze młodymi zawodnikami. Było też sporo pecha, ponieważ tutaj impreza odbyła się w czasie przed Mistrzostwami Świata Juniorów i stąd czołowi polscy juniorzy nie mogli wystąpić. Żałuje pan? Na pewno tak, tylko że nie można wszystkiego mieć. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, ale mam nadzieję, że nie było chłopaków tych z czołówki. Zresztą Paweł skacze na takim poziomie, że myślę, że niewiele by odbiegał tamtym zawodnikom, którzy wyjechali.